Cześć wam, czołem moi drodzy, z tej strony Hudson i to jest kolejny odcinek z Cities Skylines. I co będziemy dzisiaj robić? Czekał nas remont, tyle mogę wam powiedzieć. Jesteśmy aktualnie przed dworcem, który będzie wymagał remontu. Matko, ma 11 FPS-ów. Jak jestem tutaj, strasznie duży ruch tutaj panuje. Właśnie dlatego potrzebny jest tu remont. Tu się spotykają dwie linie z naprzeciwka, plus jeszcze to jest główny dworzec do miasta. No, 2000 pasażerów w tym tygodniu skorzystało z tego dworca. Wrzuciłem tu pauzę, żeby mieć więcej FPS-ów trochę. Tutaj muszę więcej RAMu. A, bo tutaj nie dość, że jest linia dwie linie kolejowe, to jeszcze linia metra tutaj, plus jeszcze autobusy dookoła. No, i będziemy robili tu mały remont. A, i jeszcze zauważyłem, ciekawą, że mam tutaj takie ruskie pociągi, pościągałem sobie i... To jest pociąg towarowy, nie? Ale wiezie pasażerów. Oczywiście Gagar, nie? Plus jeszcze tam gdzieś jeszcze jest towarowy z wagonami osobowymi, ale to tam takie. Dobra, nieważne. No to co, trzeba zacząć tu remont. Z tym, że... Nie miałem... pomysł na dworzec, jak go tu zrobić, bo chciałem takie dwa perony mieć. Chciałem, żeby pod spodem była stacja metra. Ale tak, to tutaj nie bardzo, bo to jest bardzo duże, bardzo masne, zbyt masne jak na razie. Tu mam taką fajną stację, tylko że ona nie ma metra pod spodem. A ta stacja jest bardzo ładna. Ta stacja też nie ma metra, Walkizowi nie działa, mi działa. Musisz pobrać wersję Fixed tego moda. Tamten jest zdupiony. Ta stacja też nie ma metra. Najpierw chciałem to w ogóle ten dworzec główny przenieść w to miejsce, nie? Tylko, że to też tak średnio działało, bo tu mam też tylko dwie platformy. A tutaj jakoś... To by jakoś bardziej pasuje w centrum ten dworzec, nie? Ale skoro już tutaj mam dzielnicę dworcową, nie? To zostawimy już tutaj. Tylko trzeba to przebudować. No, a potem jorgnąłem się, że jeszcze są coś takiego jak kolej jednoszynowa. Mogę postawić taki hub. Węzeł metra kolejnoszynowej tradycji. Tylko ten ma minus taki, że metro jest odwrotnie. Będzie zrobić takie esy florysy z tym metrem. I jest trochę szerszy, ale to szerszy tam zwęzimy parkingi, też będzie dobrze. Bo tak, najpierw muszę wykasować tam wszystkie przystanki autobusowe. Na razie je wrzucę tutaj. A te w ogóle wywalimy. O. Tak zrobimy tymczasowo. Stąd tutaj w sumie tylko dwie linie jeżdżą. Aj, ale jedna jeździ od tej dość konkretnie. A, dobra. Teraz wywalimy linię metra stąd. Wywalimy też pociągi. Żeby potem nie miał jakichś problemów z liniami. Pyk, pyk, dobra. O matko, jak ona jedzie teraz! Dobra. No to co, burzonko. A, tu jest w ogóle jeszcze baza taksóweczek. Dobra, tą bazę taksówek przeniesiemy... Ej, nie to. No, tymczasowo przeniesiemy ją tutaj. Te drogi też. Wszystkie parkingi pójdą precz. Z tej strony też ta droga musi odejść. Nie mam pojęcia, jak to potem będzie tu wyglądało. Trzeba to zrobić ładnie. Dobra, tory też pójdą do przeróbki. To sobie przesuniemy ten pomnik. A tu na razie niech se będzie. Teraz proszę mnie, proszę mnie, oj, nie z tej strony to chwyciłem.
Proszę mi te ruskie badziewiaki stąd wziąć, jeszcze jakiś autobus. Oba, to reszta to jest mało. Wytniemy sobie te drzewa teraz. I pod... O! Tu chyba jest w miarę płasko. I tak, jakie to jest duże? Ten cały huby. To jest to. To jest takie... A, jeszcze metro muszę stąd wyciechać. Dłuższy fragment. To. To też powinno być w metrze. O. Nie. Nie, ja bym to dał tutaj. Trzy. Kurde, tak będzie chyba trochę za bardzo. Patrz, dam wąską drogę. Wąska droga, ta. Och, Jezu. Wywalić mi te linie pomocnicze, proszę. Oczywiście wszystko jest kliknięte teraz. Tutaj będzie... Kurde. Nie. Normalną drogę tu zrobimy. No... Na razie w ten sposób. A, te parkingi mam inaczej. A, dobra, tam poradzimy sobie, tylko że muszę mieć drogę z dwóch stron tego czegoś. Dobra, i... Bam. A, teren. Terenu nie wyrównałem, dobra. Dobra, hajsu mam na razie. Teren. Jak tu z terenem? O, właśnie. A nie, bo tu i tak idzie w dół wszystko, dobra. To i tak tutaj trzeba do góry dać. Taki nasyp zrobimy, prowizorkę. O, chyba już widzę, że te domki będą musiały odejść stąd. Drogi nie chcę ruszać, droga nie chcę będzie. O. Taki ładny helikopterek. Tutaj. Teraz tutaj to ładnie. Tak zagniemy. O, tu mi się oczywiście coś rozjechawszy. Kurde, tak. Eś, te z tymi kratkami zawsze jest problem. To. Poproszę na zero. Home. No i się rozjeżdża. Mam tego moda dalej.
O, teraz działa. Dobra. Z powrotem stację. Jednak bliżej tej strony ją zrobię. Dobra. O, ryty. Teraz to, trzeba to podłączyć. Z tej strony to będzie pikuje, żeby to podpiąć. A, jeszcze, albo najpierw drogi zrobię. Potem zapomnę. To ma być jednokierunkowa. Stąd jakoś. Tylko żebym to... Bez tego. Teraz tutaj prosto i tu, bo tu nie będzie lewo skrętu. Już nie wiem, jak to jest poukładane teraz. A dobra, zobaczy się. Tutaj też ma być jeden kierunek. Tu ma być, tu mogę zrobić w sumie też jeden kierunek. Tu jest dojazd tylko do tego osiedla i tam przyjazd dalej. To tutaj jednak może być większy ruch. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. O, to mógłbym to połączyć w sumie. To z tym. Dobra, zobaczymy później. Wszystko zobaczymy później dzisiaj. Dobra. Tory. Albo najpierw metro, będzie szybciej, łatwiej. Teraz jak ja to chcę połączyć? Gdzie mam stację? Tu mam stację. Jakbym... to mógłbym stację przenieść... W sumie jeszcze jedną stację mógłbym zrobić gdzieś w tym rejonie. O! Tu będzie jeszcze jedna stacja. Burzymy. A, bo tu mam same te... Nie, tutaj ją zrobimy. Remont! A, tu mam takie stacje. O! Nie... Nie. Krzyżówkę, ale nie. Tą stację mogłem... O! Pościągałem sobie stację, nawet zapomniałem. Tak dawno nie grałem w City, dobra. Tutaj niech będzie tak stacja. I tunel teraz. Uda mi się to jednym pociągnięciem złapać? Prawie. O! To teraz ten tunel. Oj. Oj, złe narzędzie wziąłem. Proszę teraz nie pomyśleć. Uda mi się do tej... O, tu. Pyk. Teraz na wprost. No, prawie się udało. Przeżyję jakoś. Te narchy może sobie wyłączę. Na mały łuk. O. Czy mamy dodatkową stację jeszcze? Na zielonej linii. Bardzo dobrze. Tutaj się popsuło. Dobra, trzeba tutaj podokładać te sztory. Zrobione. Metro mamy już, tylko linię bym przeciągnął.
Nie wiem, który to jest ten. Dobra. Dobra, metro już będzie funkcjonować, też autobusy. Musimy tutaj oddać przystanki. Oj. Jeden przystanek był tu i żółtej linii drugi. Tak, teraz tutaj był czerwony. Ten. No. Teraz pociągi. Elevated, proszę. A tu jest chyba... Tutaj drugi tor by był. Na ziemię, proszę. No, będzie dobrze. Teraz jak tutaj wygląda ten przejazd? No, nisko dość. To tak, prosiłbym do wysokości tej. No ciężar, o, sam, dobrze, że tutaj stoi ten no nisko. Przede wszystkim to i to. Chcę to spróbować skrócić. W sumie mógłbym tutaj też wmontować na brzeże, tylko po co? Prosto i tu prosto, dobra. Raz, dwa. Wszystkie do góry. Jeden klik starczy. Tap. Ki Dukato dobra, będzie tyle. Widzę i tak, że tam jakieś atreufakty się pojawiają. Well, that's just the nature of change, friend. For centuries, wild horses roamed the hills around here. Then the true apex predator emerged. The truck. Now the trucks went and ate all the horses and took all the land, affirming their role as king. Tak, tutaj trochę do góry. Give it enough time and you'll be complaining about how people only sing about the drones. Chyba będzie cacy. Self-flying horse drones or something. Jeszcze tam bym spróbował to kurde, 20 minut babrzy się z tym dworcem. Dobra. Ja pierniczę, to trochę czasu poszło jednak. To i bez linii pomocniczych. Dobra, daj mi linię pomocniczą, ale bez siatki. Nie, brzydkie. W sumie to może być bez tego toru. Tu będzie ta linia druga kończyła.
ta tutaj o. Na tym peronie. Na tym peroniku. Czy oddaj przystanek. I linia żółta. O. A mogę to przesunąć na ten shiftem mogę. O, i tutaj będę miał ruch teraz tylko tych pociągów moich. Dalekobieżne mi tędy nie będą jeździć. Bardzo fajnie. To mogę tutaj oddać prędkość. Ja tutaj ustawiłem stówę. Po to, żeby mnie jeździli. No bo tutaj niech tutaj są zakręty, to niech jadą wolniej. O. Gitara. Odpalam grę. O, bo 12 FPS-ów. Chryste panie. A tu pobudować parkingi z powrotem. To są moje parkingi. Parking 3x3. Raz, dwa. Raz, dwa. Kurde, idealnie. Tutaj też. Dwa takie. Dwa takie. No to już widzę, że... Ja chcę wysokość. Budynki też tutaj do tej wysokości dostosujemy. Jak fajnie wychodzą z tej ziemi. Dobra. Tu będę miał na przyszłość wyjście tej kolei jednoszynowej. Mam już plany w związku z tym, że się kapnąłem, że ten dworzec taki tutaj mam. A właśnie. Dobra. Myślałem, że tutaj mam poburzone, jednak nie. No, pokazać mi tą linię. Bierz typ. No, te pociągi mi proszę stąd wywalić. O, to niech mi tutaj jeździ. O. O, bez tego. Tutaj zrobimy jakiś parczek. Właśnie jak to dam. O, to metro jakoś mi tędy tu przejeżdża nawet. Bezkolizyjnie. A. Aha. Widok podziemny. Nie, schodziło trochę strumień to metro. Bo mi tutaj trochę rujnuje powierzchnię. To. O. Spróbuję tu zmontować nabrzeże. Ctrl A. Tylko taki kawałek. W sumie z tej strony też.
Z shiftem? Z shiftem, o. O, i za wysoko. O. Nie to. Nie tak. Ja chcę kółko złapać, o. A nie, jednak jeżdżą mi tędy, no ale myślałem, że nie będą jeździć, a trudno. Bez tego tu. O, czemu to mam taki nagle uskok, hallo. O. O, ta latarnia też to pięknie wygląda. O, autosave. No i trochę to się dumie. Muszę dokupić sobie ramu, no po prostu. Mam za mało ramu, mój panie. O. Dobra, teraz spróbujemy tą lampę stąd zabrać. O. O, ulica Bran. O. Trochę do góry. No i jest git. O, tutaj mogę światła wyłączyć w sumie. A, przydałby się tu jeszcze postój taksóweczek. A. I to stąd zabrać. Tylko gdzie bym to wstawił? Tutaj tak średni pomysł. Tutaj... Tu przeszkadza? Nic nie przeszkadza, tu niech se stoi. Tak trochę... O! Czemu, co tu robi ten żółty po... A dobra, zapomniałem, że on ma tutaj peron. Chyba dzban alert. Gdzie ten mój pomnik pociągowy? Jego wstawimy... Tu i przesuniemy. O, tam gdzie stał. Nie, ja tutaj muszę zrobić osobne perony dla... ...dla tej czuczce, tej... Wyłącz wszystko. Segment snap też. Pyk. Fajnie z tej strony.
Teraz tu będzie dworzec podmiejski z tej strony, a tutaj nie. Mam nadzieję, że to coś rozładuje. Ten ruch. No i 30 minut odcinka. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście za bardzo. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze przesunę to drzewo, by nie stało w torach. No i zapraszam do kolejnych odcinki CityScoop na moim kanale. Ja sobie tutaj podostaję trochę drzewek jeszcze, o, tak na odchodne. Tutaj tak się łyso teraz zrobiło. Tu bym w sumie mógł jeszcze jakiś budynek wrzucić większy. Na razie będą drzewa po prostu. Trochę takich, trochę takich mniejszych. O, tu widzę, że masny podjazd mamy. No, trochę wyżej. Brown Streak przyjechał, kurde, ale wściekle czerwony. O. Dworzec był. No. To dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnych odcinkach z tejże jakże pięknej gry z taką piękną ilością FPS-ów. Czas sobie kupić więcej RAM-u. Dziękuję za oglądanie, na razie, pa pa.